Cześć ziomaski, malutkie. To ja, Wojtek Pietraszek. Na dzisiejszej lekcji mamy kuratora oświaty, który zgodził się nadzorować tą naszą lekcję. Kuratorem oświaty jest pani profesor doktor habilitowana, niehabilitowana, specjalna Łatka. Nazwiska Kundelbury. Ona będzie mianowicie zgodziła się nadzorować naszą lekcję. Tak, proszę panią, tak, będziemy dzisiaj próbowali, po prostu będziemy wszystko, zobaczymy jak to, czy to wszystkie normy Unii Europejskiej spełnia. Okej. Okay. Pani kurator będzie wszystko notowała. Tak, to mruknięcie jest potwierdzeniem. Już jest zadowolona z samego obrotu sprawy, że będzie kuratorem lekcji basowych. Dobra, teraz tak na poważnie. Rytmika. To jest istotna rzecz. Bardzo ważna. No właściwie co by tutaj mówić? No bez rytmiki to, czy bez rytmów różnych, to daleko byśmy nie zaszli. Czy ludzkość by nie zaszła w dziedzinie tworzenia utworów. Więc w zasadzie samo założenie. Rytmika, czy rytm, to jest połączenie dźwięków i pauz, czyli można powiedzieć muzyki i ciszy. To jest bardzo ważne stwierdzenie według mnie, ponieważ dźwięk, jak to ktoś mądry powiedział, dźwięk jest również, czy równie istotny jak cisza, albo cisza jest równie istotna jak i dźwięk. To mi też dało właśnie do myślenia, dźwięk i cisza, właściwie wydaje się, że jak biorę gitarę, to tylko napieprzę. Właściwie ciąg dźwięków, jeden wielki ciąg dźwięków, szereg dźwięków jest wręcz można powiedzieć nudny. Wiadomo, że to może być bardzo skomplikowane, jakieś tutaj wymioty, nie wiadomo, jakiś wymiot taki na gitarowy. Jednak bez pauz, bez ciszy, która jest jakby, która się przeplata razem z dźwiękami, właściwie dużo ciekawych rzeczy byśmy nie zrobili, nie mogli stworzyć. I teraz tutaj o co mi chodzi? Otóż mi tutaj chodzi. Chodzi mianowicie mnie o tworzenie dźwięków, tworzenie rytmów. Podstawowym, można powiedzieć, budulcem, podstawowym dźwiękiem, czekajcie, tylko dostroję sobie, przepraszam. Przywaliłem w case'a i teraz bym musiał sobie dostroić, przepraszam was. Podstawowym, można powiedzieć, budulcem, można byłoby powiedzieć, że to jest pusta struna. Można było powiedzieć, sorry za moje słownictwo debilskie. Byłaby pusta struna, jakakolwiek, w zasadzie może być czwarta. Pewnie standardowo macie struny czterostrunowe. I na przykład taki rytm jak tutaj mam, na przykład taki. Widzicie, mam ten jakby ten jeden riff zapętlony. Samo jedno kółko to jest pauzą, prawda? Później. I to się zapęta w kółko. No można powiedzieć, że łatwizna, mam jeden riff zapętlony. No z jednej strony tak, łatwo zapamiętać i wystarczy, że go powtarzamy. Jednak widzicie, ta pauza, którą mam tutaj na końcu, daje fajny taki fajny efekt, taki przystopowanie całości. Ja jeszcze robię tak, że dotykam tą ręką, żeby jeszcze dodatkowo wygłuszyć dźwięk, bo mam, jak gdybym nie dotykał. Sorry. To
miał puszczony, prawda? Mogę sobie stłumić tym palcem. Albo mogę dotknąć tym. No na dwojaka forma. Tym palcami grającymi lub tą ręką lewą. To akurat był taki przykładowy riff, prawda? Teraz o co tutaj chodzi. Podstawowa wersja, można powiedzieć, jaką używamy w graniu, to mamy metrum 4/4, czyli po prostu liczymy do 4. Będę grać, grałem raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i tak dalej. Jedynki będę zaznaczać. Jedynka jest najważniejszą, można powiedzieć, częścią taktu. Jest takim głównym elementem, takim po prostu, takim, to jest takie pieprznięcie. Narracja jest właśnie takie głośniejsze. Troszkę się zapędziłem, przepraszam was bardzo. Jednak słyszeliście, grałem raz, dwa, trzy, cztery. Raz było, na raz było głośniejsze. Oczywiście grałem tutaj też trzeci próg i ósmy. Tu była podstawowa wersja do 4/4, czyli raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Tu oczywiście można się sprzeczać, bo jeśli mamy 4/4 metrum, to byłoby szybkie tempo. Oczywiście jest kwestia taka podziału rytmicznego, to zdajecie sobie zapewne sprawę. Jeśli nie, to sobie obejrzyjcie lekcję, którą mam odnośnie podziału wartości rytmicznych. Czyli na przykład jeśli mamy 4 ćwierćnuty, każda z nich się dzieli na 2 ósemki, czyli mamy 2, 4, 6, 8. Każda ósemka dzieli się na 2 szesnastki. Jeśli mamy całą jedną nutę, która brzmi, to byłoby raz, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. To oczywiście każda z tych się dzieli na pół, czyli to będzie już tam w tamtej lekcji. W każdym razie, wracając do rytmów, to mamy w takim podziale właśnie, liczymy do 4. I teraz można te rytmy oczywiście sobie modyfikować. Na przykład gramy, nie gramy jedynki, czyli raz, dwa, trzy, cztery, to gramy tylko raz, dwa, trzy, cztery, trzy, cztery. Słyszycie, czyli po prostu jakby nogą wybijałem raz, dwa, raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, dwa, trzy. Widzicie, jak urwanie jednego dźwięku z tego szeregu czterech dźwięków, które są zapętlone w kółko, urwanie tego jednego dźwięku, jak nam robi w ogóle zupełnie coś niesamowitego z tym rytmem. Jeszcze dodatkowo, jeśli go tłumię,
jeśli go jeszcze tłumię, to ten dźwięk jest taki fajny, no, urywany, po prostu jest, jest tłumiony. Oczywiście druga wersja byłaby taka, że po prostu zostawiam puszczony. Oczywiście też ma to swój urok. Pamiętajcie właśnie, że urywanie dźwięku, tłumienie, czy też go zostawianie tego dźwięku, wybrzmiewanie, czyli tam jak w tabulaturach piszą w Guitar Pro na przykład lettering, prawda, czyli zostawiamy, żeby ona brzmiała przez jakiś okres czasu, to sprawia, różnicuje nam brzmienie, tak to można właściwie ująć, bo to już nawet nie o to chodzi, jak ja to będę tłumaczyć, jak to brzmi, czy jak to się odczuwa, tylko po prostu różnicuje nam brzmienie i mamy dwie różne formy, które możemy zastosować, jednak bardzo różne, różniące się od siebie. Oczywiście tutaj kombinacji jest bardzo dużo, bo możemy na przykład grać raz, dwa, trzy, cztery i na dwa sobie zabrać dźwięk na dwa, czyli byłoby raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Ważne jest to, teraz możecie się zastanawiać, no kurczę, ale koleś tutaj napierdziela jak porąbany. Ważne jest to, jakbyście mieli zacząć ćwiczyć. Najważniejsze, żeby zacząć właśnie liczenie, po pierwsze, najważniejsze jest to, żebyśmy dźwięki wydobywali zawsze te same, żeby zawsze były cztery dźwięki. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Niektórzy grają. Jest jakiś chaos, już samo to granie teraz, co grałem, to już wyglądało, jakbym grał jakiś rytm, jakieś pauzy, jakieś cuda jaja, prawda? A tu było po prostu, to jest tak, że niektórzy po prostu nie są w stanie na początku zagrać równo. Nie o to chodzi, że się z nich nabijam, tylko że po prostu nie są w stanie, ponieważ chcą grać szybciej, a te dźwięki zaczynają im się tutaj motać, bo nie wyrabiają się, ale chcieliby napieprzać, no nie?